Cześć, Wernest! To był dopiero event. Wczoraj staliśmy się częścią historii. Fortnite zrobiło coś, co prędko się nie powtórzy. Jeśli w ogóle kiedykolwiek jakaś gra będzie w stanie wstrząsnąć światem tak samo jak Fortnite. Cały event rozpoczął się wybuchowo, bo gwiezdnym pościgiem. Gdy sytuacja się uspokoiła, na scenie w karkołnym kinie pojawił się sam JJ Abrams i dwójka jego znajomych. Na żywo poprowadzili krótką rozmowę, zadali kilka pytań oraz oczywiście przedstawili nam wyjątkową scenę z Gwiezdnych Wojen. W tym dokładnie moim filmiku możecie obejrzeć całe te wydarzenia z polskimi napisami oraz bez żadnego komentarza czy zbędnej muzyki. Co do darmowej lotni, to otrzymają każdy. Niestety, jak co event, wiele osób miało problem z wejściem do gry. W ramach rekompensaty za ten błąd, każdy otrzyma tą lotnię za darmo. Ale uwaga, to bardzo ważne. Aby ją otrzymać, trzeba wejść do Fortnite przed 2 w nocy w poniedziałek. A wracając to, jak tylko ta premiera się skończyła, zaczął się kolejny etap tego wydarzenia. W grze można znaleźć takie oto skrzynki. Pojawiają się one tam, gdzie zwykłe skrzynki, ale są bardzo rzadkie i to, gdzie się pojawią, jest losowe. Taka skrzynka mieści wszystkie dostępne w grze kolory mieczy świetlnych oraz potki. Możemy wziąć wszystkie naraz. Mieczem świetlnym możemy walczyć, ale także odbijać strzały. Trzymając przycisk do celowania, nasza postać odbija wszystkie pociski, co blokuje obrażenia, które nadlatują z przodu. Pleców tak nie uratujemy. Dodatkowo podczas obrony można wykonywać specjalne uniki. Nasza postać podczas obrony zamiast po prostu skakać, odskakuje w kierunku, w którym idziemy. Dzięki tej funkcji możemy zrobić podwójny skok. Wystarczy, że najpierw zwyczajnie podskoczycie i w skoku naciśniecie przycisk do obrony i ponownie podskoczycie. Miecz świetlny służy też jako zbierak. Na pole bitwy trafiły też blastery. Blastery można podnieść tylko i wyłącznie ze szturmowców, którzy bronią miejsca wypadków myśliwców TIE. Oto wszystkie miejsca wypadków myśliwców TIE. Z czasem na mapie jest ich coraz więcej. Możliwe, że gdy wstawię ten filmik, to na mapie będzie ich jeszcze więcej. Łatwo jest je zlokalizować. Każdy wrak puszcza gęsty i ciemny dym. I każdego z nich broni grupka szturmowców, którzy do nas strzelają. Pojedynczy szturmowiec za wiele nie zrobi, ale gdy was zraszują wszyscy naraz, to już może być ciężko. Dlatego przygotujcie wcześniej jakąś broń i może jakieś macy. W takich miejscach są też sztandary. Jeśli będziecie w takim miejscu jako pierwsi, to możecie ten sztandar przejąć. Tym sposobem wykonać jedno z wyzwań Gwiezdnych Wojen. Właśnie, wyzwania! Wyzwania są proste i kilkuetapowe. Miejsca wypadków już wiecie, gdzie są. Pokazałem wam też, jak zatknąć swój sztandar. Co do wyzwań, które wymagają od nas eliminacji na odległość, to mam dla was protipa. Oznaczając, widzicie, jak daleko od was jest zaznaczone miejsce. To wam się przyda do wyzwania, które zleca nam zlikwidować szturmowców oddalonych od nas o co najmniej 100 metrów. A jeśli chodzi o wyzwanie, które zleca nam zlikwidować szturmowca z blastera, to ja bym to zrobił tak. Najpierw wyeliminujcie jednego szturmowca, zbierzcie jego broń i zlikwidujcie resztę blasterem. Innego sposobu chyba nie ma. Dużym problemem przy tych wyzwaniach są inni gracze. Na dzień dzisiejszy na mapie jest tylko kilka wraków, a wyzwanie chce zrobić każdy. Powodzenia! Zobaczcie sami dobry przykład, jak taki sztandar przejąć. Wylądowałem na szturmowcu, powaliłem go ze zbieraka, podniosłem jego blaster i wyeliminowałem resztę. Poza tym wyjątkowo podczas tego wydarzenia można odlokować kilka Star Warsowych osiągnięć. Jedno osiągnięcie było za zatańczenie podczas wydarzenia na żywo w grze. Resztę osiągnięć można już normalnie zdobyć w grze, ale niektóre wymagają płatnych skinów. No, to teraz skiny. Dzisiaj do sklepu nie trafił żaden nowy skin Star Wars, ale pojawił się za to Czaszkownik Mikołaj. No, to nie jest strój, którego się spodziewałem. A to dlatego, ponieważ w plikach gry skrywa się jeszcze kilka innych postaci z Gwiezdnych Wojen. Dzięki HypeXowi dowiedzieliśmy się, że w plikach gry jest gotowy ubiór Kylo Rena. Kylo Ren będzie miał dwa style, z założonym kapturem i bez kaptura, a do tego będzie miał swoją pelerynę jako bugbling. Tak samo jak w przypadku Batmana, Kylo Renem będzie można grać bez jego peleryny. Ale nie ma stylu bez koszulki. Co ciekawe, Kylo Ren pojawił się już na zwiastunie tego eventu. Przez kilka ostatnich klatek tego filmiku widać Kylo Rena w grze. Powinien pojawić się w sklepie na premierę filmu, czyli 18 lub 19, albo na koniec tego wydarzenia, czyli za 8 dni. W plikach gry skrywa się też taki oto ubiór. Jest to Zori Bliss, jedna z nowych postaci w Gwiezdnych Wojnach. Według skintracker.com jest duże prawdopodobieństwo na to, że statki kosmiczne Y-Wing oraz Millennium Falcon wejdą do sklepu jako lotnie. Według plików gry założycie tych lotni w grze będzie można otrzymać osiągnięcie, co zdaje się potwierdzać, że zostaną dodane do sklepu. Co ciekawe, JJ Abrams, reżyser najnowszej części Star Warsów, ma dwa style, więc może on też będzie w sklepie. Kto by go kupił?
Koniecznie dajcie znać, czy kupicie któregoś z tych skinów. Do mojej szafki na pewno trafi Kylo Ren. Zori Bliss? No tego nie jestem pewien. Po obejrzeniu filmu zdecyduję się, czy lubię tą postać. Co do mieczy świetlnych, niestety, nie wiemy, czy wejdą jako zbieraki do sklepu, ale mam ogromną nadzieję, że tak. I to tyle. Do zobaczenia w busie bojowym.